Jeszcze do jutra mieszkańcy Suwałk mogą wypowiedzieć się na temat przyszłości miasta, wypełniając ankietę, którą ogłosił miejscowy magistrat. Możliwości są dwie. Ankietę można wypełnić w tradycyjnej papierowej formie lub elektronicznie. Większym zainteresowaniem cieszy się pierwsza opcja. W 6 urnach rozstawianych na terenie miasta ilość wypełnionych ankiet systematycznie wzrasta. Wiadomo, że druk wypełniło ponad 1000 osób, mówił Kamil Sznel z suwalskiego magistratu. Ta liczba ankiet złożonych w ankiecie Mój pomysł na Suwałki systematycznie wzrasta. Każdego dnia jest ich coraz więcej. Na chwilę obecną jest już ich ponad 1100, więc jest to, można powiedzieć, satysfakcjonujący wynik, jeżeli chodzi o zebrane głosy. Jednakże prezydent Suwałk podjął taką decyzję, by wydłużyć termin składania ankiet. Pierwotnie miał być to 18 czerwiec. Będziemy mogli te ankiety składać do 22 czerwca, czyli do piątku. I tego też dnia skończymy zbiórkę ankiet i przejdziemy do momentu, w którym będziemy zliczali, jak rozłożyły się głosy osób biorących udział w ankiecie. Zdecydowanie większą popularnością cieszą się ankiety w wersji papierowej, w wersji tradycyjnej. Jednakże też i internet tutaj odegrał dosyć znaczącą rolę, bo na chwilę obecną w internecie tych ankiet jest złożonych w ilości prawie 500 sztuk. Ankieta składa się z 5 części, po kilka pytań w każdej. Papierowa ankieta jest kolportowana poprzez zakłady pracy, tradycyjne skrzynki pocztowe oraz dwutygodnik suwalski.